Bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać dzisiaj z Sonią Bohociewicz i z Kamilą Urzędowską a propos też niezwykłego filmu Chłopi. I wydaje mi się, że my rozmawiamy na festiwalu, to jest miesiąc przed kinową premierą, miesiąc przed tym momentem, kiedy w całej Polsce widzki i widzowie będą mogli obejrzeć Chłopów, ale już chyba jest jasne, że mówi się i pisze i będzie się mówić i pisać o tym filmie jako o wydarzeniu, właściwie o czymś więcej niż filmie, bo to dość nietypowe przedsięwzięcie i wydaje mi się, że też z waszej strony, że nie tylko chodzi o tą animację i o tą całą pracę taką techniczną i koncepcyjną, ale też od strony aktorek chyba ta robota wyglądała zupełnie inaczej, porównując z taką pracą na planie nad regularnym, zwykłym filmem, bo to jest film absolutnie bardzo filmem. Ładnie to powiedziałeś, ponieważ to jest film absolutnie niezwykły. Wzięcie udziału w nim, no to też było absolutnie niezwykłe. Atmosfera tam była wspaniała. Mam wrażenie, że każdy miał tam poczucie jakiejś wyjątkowości. Że spotkanie takich ludzi z takimi osobowościami było niezwykłe. I sami czuliśmy, że gdyby przechodziliśmy na plan, że tam wydarzy się coś bardzo niezwykłego, niecodziennego. No właśnie, a jaki to był plan? Bo myślę, że trudno będzie sobie widzkom i widzom wyobrazić, jak to wyglądało pierwotnie. Wy kręciliście głównie w studio jakimś, czy to było... Chyba głównie w studio, prawda? Tak. Chociaż było scen na zewnątrz, nawet te dokręcane były na zewnątrz, ale generalnie naszym planem zdjęciowym było studio, co oczywiście było z jednej strony ogromnym komfortem dla Doroty, w sensie ustawiania światła, i ona to robiła naprawdę z ogromną pieczołowitością. To odwzorowywanie do obrazów i ustawianie... Czasami cyzelowała to przez półtorej godziny, a my siedzieliśmy w gotowości, żeby dokładnie było to, co ma być. I to widać podobno na ekranie. Jestem jeszcze przed obejrzeniem. Kamilka już widziała ten film, więc ty będziesz więcej wiedziała na temat historii, jak to się spięło, jaki był odbiór w ogóle w Toronto, no bo już Kamila jest po Toronto. Ale pytałaś, jak się pracowało na planie. Ta scenografia była tak naprawdę z dykty, po prostu była powleczona materiałami, gdzie były narysowane belki drewna, gdzie dookoła była zielona tkanina, która robiła, jak to się nazywa? Green screen, na którym dopiero potem nanoszono całą wieś, inne domy, rzekę i wtedy dopiero potem było to malowane. Ale i z jednej strony przychodzenie na tą halę było przyjemne, dlatego że już mieliśmy swoje miejsca, było bezpiecznie, nie padało. To są te rzeczy, które nas omijają w sensie kręcenia filmów na zewnątrz. Nikt nie zmarł tak, po drodze. Ale z drugiej strony dopadł nas taki covidowy ścisk, bo akurat wtedy, kiedy kręciliśmy, zaczęła się cała fala i to zagrożenie, ten taki rodzaj zewnętrznej aury, która nam nie sprzyja, która jest taka zgnieciona, mam wrażenie, że wychodził na planie. Nie mówię oczywiście o żadnych konfliktach między nami, tylko ta opresyjność świata dookoła, czuć ją było w naszej opresyjności świata, czyli tej wieś wobec Jagny. Taka atmosfera takiego rozsierdzenia, czegoś takiego dziwnego, takiego niebezpieczeństwa panowała i przenosiła się w te sceny. Ja mam takie przynajmniej poczucie, że to będzie... Że jesteście tak zamknięci, coraz bardziej się zaciska, prawda? To jest coraz ta wieś się robi coraz mniejsza i coraz bardziej gniecie Jagnę. Ja pamiętam tą scenę, kiedy wywozimy cię na tym wozie i wszyscy mieli po prostu krzyczeć, skandować, obrażać tą Jagnę. Któryś raz wywoziliśmy Kamilę i w pewnym momencie ci państwo od wołów, ponieważ aktorzy byli prawdziwi, rekwizyty były prawdziwe i zwierzęta były prawdziwe, a reszta scenografii już była taka sztuczna i udawana, tyle co trzeba do narysowania. I ci właściciele tych wołów powiedzieli, że to już jest ostatni dubel i koniec. Mówię, a czemu? Bo on mnie jeszcze nigdy nie kopnął. Czyli one czuły tą naszą taką energię i zaczęły po prostu już się denerwować. A jak wyglądało to granie w takich, po pierwsze w umownej scenografii, ale też z taką świadomością, że jeszcze
tyle stanie się z tymi obrazami więcej? Czy wy jakoś skromniej musiałyście grać, wiecie, bardziej, czy to było takie bardziej oszczędne granie, bo tam też finałowo jest, jak rozumiem, mniej klatek. Ono jakby to jest taki ten efekt takiej troszeczkę zwolnionej animacji. Czy wy musiałyście się ruszać na przykład trochę inaczej? Bo ja nawet miałam takie wyobrażenie, że ten ruch musiał być odrobinę inny. To prawda? Nie, to nie jest prawda. Grało się zupełnie tak samo. Znaczy, to był mój pierwszy film i grało się dokładnie tak samo. Dorota oczekiwała od nas prawdziwych emocji, że każdy ruch... Nie było żadnego baletu. Nie, nie było. Ja miałam kilka odniesień do obrazów, tak, gdzie musiałam na przykład rozpocząć scenę w danej pozycji. Na przykład tak, dziewczyna z perłą jest taki charakterystyczny tam ujęcie, to gdzie wyglądasz... To był przypadek. Tak, a rozumiem. Tak, rzeczywiście to był... To był... Tak wyszłaś, w związku z tym kogoś to zainspirowało, tak? Tak, Kamil? Operatora Radka Ładczuka. Ale były inne obrazy, które były ewidentnie jakby rozpoczynał tak, się na przykład Babie Lato, tak, gdzie zaczynaliśmy scenę, gdzie Jagna bawi się kawałkiem pajęczyny. Tak, pajęczyny, to chyba była pajęczyna. I do tego dążyliśmy, układaliśmy całą scenę choreograficznie, ale cały przebieg emocjonalny, nie trzeba było nadawać mimiką, po prostu graliśmy tak jak w normalnym filmie. Tak, graliśmy jeden do jednego. Chyba jedyna rzecz, która różniła nas od normalnego, więc mieliśmy z tego powodu, że wiadomo było, że to będzie narysowane, więc mikroporty nie musiały być jak pieczołowicie ukryte, bo wiadomo było, że będzie potem można je zamazać, więc po prostu mieliśmy je tak, żeby ten dźwięk rzeczywiście był setkowy. To bardzo Dorocie zależało na tym, żeby ten dźwięk był... Czyli niedogrywany w bardzo chciała tak, potem, żeby nie było postsynchronów. Jest, było ich maleńko naprawdę, tych postsynchronów, coś co uciekło. No i druga rzecz, chyba troszeczkę więcej było w charakteryzacji, w sensie konturowania twarzy, żeby w świetle dostały mocniejszego efektu, więc byliśmy tacy trochę za mocno przybrudzeni, ale to po to, żeby potem łatwiej było rysować, ale jeżeli chodzi o emocje, o ruch, o taniec, o sceny, o intymność, jakikolwiek choreografię, wszystko było absolutnie jak w normalnym filmie i myślę, że Dorota następny film zrobi już nierysowany. Jeśli, no właśnie coś jak wspominała myślisz? Wczoraj tu w studiu. Nie mam pojęcia, ale przypominam sobie, że Dorota za każdym razem, no. Ja miałam doczepiane rzęsy, żeby ta jedna miała takie długie, piękne rzęsy i za każdym razem przychodziła i poprawiała mi te rzęsy, tylko żeby były idealnie ułożone, że to była taka perfekcjonistka. Także tak to wyglądało. Wczoraj Dorota mówiła tutaj, siedząc w studio, że ma trochę jednak chwileczkę chyba potrzebuje oddechu, że nie jest pewna, czy ta trylogia malarska to jest na pewno dobry pomysł, bo już ma tak dosyć. Ona jest, tak jest taki pomysł, że miała być trylogia? No tak, Dorota ma taki pomysł, tak powiedziała, aha, ale tak jest na granicy. Na razie jest jednak bardzo zmęczona tą ilością pracy i takich właśnie ogromnej ilości emocji, które musiała włożyć też, takiego wysiłku emocjonalnego. I jeśli mówimy o emocjach, powiedziałyście o takiej atmosferze trwogi, prawda, takiego zaciśniania się pewnej rzeczy. Każdy, a przynajmniej ten, który nie przegapił lektury szkolnej, jaką są chłopi, zresztą świetnej, powiedzmy sobie szczerze, lektury szkolnej, no to wie, że ta historia no nie skończy się szczególnie happy endem, ale jednak wydaje mi się, że w tym filmie jest coś takiego, co daje dużo takiej jakiejś nadziei, czegoś, czy wy też tak to widzicie, że jest tu taki element jakiejś takiej kobiecej siły, czegoś takiego, co właśnie jest na nasze czasy to całkiem dobre. To. Tak, nie chciałabym zdradzać zakończenia. Kamila jako filmowa Jagna. Tak, ale rzeczywiście mam wrażenie, że Kamila od początku podeszłaś do tej roli zupełnie inaczej niż... Co to znaczy? Wiesz co, już ci mówię, mamy wszyscy w głowach tamtą wersję chłopów i każdy ma tą Jagnę w głowie jako taką silną dziewuchę, która ma po prostu takie łapy, że 4 wiadra do domu przyniesie z wodą ze studni. Wtedy jakby na tamte czasy jej siła musiała być według mnie siłą fizyczną, żeby stanęła w szranki z facetami, żeby się postawiła wobec patriarchatu. A twoja Jagna już na dzień dobry, no przecież widać twoją fizyczność, jest mega delikatna, jest filigranowa i wydaje mi się, że to jest inny rodzaj buntu, to co robi Jagna Kamili. Ona w zasadzie nie buntuje się, tylko idzie za sercem. Idzie za sercem. To nie jest bunt, tylko po prostu to jest wybór i to jest ten podstawowy wybór, który każdy z nas za każdym razem podejmuje. Tak jak to było w tej wsi kiedyś,
czy iść za morgami, czy za sercem. Tak teraz, czy iść za sercem, czy za kredytem we franku, który jest zobowiązaniem. Czy dokonywać naszych decyzji, takie, które są zgodne z naszą prawdą i naszym przekonaniem, czy jednak ten świat, który się toczy dookoła, który nas męczy bankami, możliwościami, chęciami, awansami i różnymi innymi rzeczami, czy iść w tamtą stronę. To się absolutnie czyta na te czasy i według mnie ta twoja, ja nie wiem, ja nie widziałam do końca, ale widziałam, jak ty to prowadzisz, że to jest przede wszystkim, jest bardzo mocny rys, że Jagna jest absolutnie artystyczną duszą. Ona się nie wtapia w tą wieś. To było moim pierwszym założeniem, czym jest siła. I dla mnie siłą jest pozwolenie sobie na wyrażanie swojej wrażliwości, obchodzenie się z nią, pozwalanie sobie na nią wobec nawet innych ludzi. I to jest dla mnie siłą w człowieku. To odwaga do swojej wrażliwości. Tak, odwaga do swojej wrażliwości, do tego, jakim jesteś człowiekiem. I mam wrażenie, jak czytałam scenariusz, że Jagna właśnie taka jest. Że ta siła fizyczna nie odnosi się do... Ona się odnosi mocno do świata patriarchalnego. I wtedy Wszyscy mężczyźni myślą, że to jest wtedy mocno feministyczne, że to jest siła. A mam wrażenie, że siła nie polega na tej fizyczności, którą kobiety w chłopach przedstawiały. Tylko na odwadze do swojej wrażliwości i wyrażaniu tego, co naprawdę... No właśnie, do nieprzystawania do tego świata. Waszym zdaniem, ty Soniu... Ja to tak właśnie widziałam, super. Cieszę się, że potwierdzam, super. Przeszło. Ja to patrzyłam za każdym razem, że to nie jest butna Jagna. To jest Jagna, która po prostu nie wierzy, że oni myślą inaczej. Nie może uwierzyć, że oni by... Przecież ludzie, tak jakby chciała stanąć na środku i powiedzieć, ale nie tak, przecież to nie tak. Że ona jest w zasadzie krzycząca poprzez płacz. No właśnie, bo ty grasz wójtową, Soniu. No, obrzydliwa jakby... postać. Nie, no właśnie chciałam zapytać, co myślisz o swoich postaciach? No rozumiem, że nie jesteś wielką fanką. Jestem. No ja kocham moją postać. Oczywiście za każdym razem, kiedy podchodzę, to ukochuję ją. No to jest już kobieta po doświadczeniach. Ona wie, jak trzeba, co trzeba. To ona też jest już wplątana w całą polityczną wersję, czyli tak zwany House of Cards tej wsi. Więc każdy ma coś tam do ugrania, tak, to się dzieje. Tak, ona ma dobrą partię za męża, ona jest wysoko w hierarchii. Tak, to się wszystko dzieje, a Jagna jest po prostu czysta. My jesteśmy tymi już zbrudzonymi, tymi politykami, tymi manipulantami. A ty co w niej lubisz w takim razie, skoro mówisz, że jednak ją lubisz? Mimo, że jest taka konformistyczna bardzo, tak? I tutaj trudno powiedzieć, że wy macie w filmie siostrzeńską relację albo jakiekolwiek solidarną relację, prawda? To raczej zaprzeczenie tej relacji. Nie, no oczywiście, dobrej. Cóż dobrego, no na pewno dobre to, że jest silna, że umie w tym wszystkim lawirować. To jednak jest męski świat, a wójtowa radzi sobie w nim, wie z kim rozmawiać, jak rozmawiać, umie użyć swojej kobiecości w ten sposób, żeby ugrać to, co jest jej potrzebne. No ona jest jakby w tym zupełnie innym nurcie, w tym ugrywania i wyrywania tego, co się da dla siebie. Jagna jest już po drugiej stronie, jest tym młodym pokoleniem, które po prostu jest rewolucjonistką. Boże, jakie trudne słowo. No idzie na barykady w każdym razie, a przynajmniej tak jej się wydaje w tym momencie, że jest taka możliwość, że ona dopiero będzie teraz swoich wyborów dokonywała. Twoja bohaterka, już widzimy, że jakieś swoje wybory już ma za sobą i jak rozumiem stara się być konsekwentna też. Oczywiście. Też w tym. Ale czy wy myślicie, że Jagna jest ofiarą? Tak ją widzicie? Że jest ofiarą w tym filmie? Dla mnie nie jest ofiarą. Tak. Tak, to ten moment, Kamilo, kiedy właśnie dziennikarz czeka i mówi tak. A Kamilo mówi takiego? Tylko dylejką. To też jest twój wybór, absolutnie. Ale ty myślisz, że jest w niej coś takiego, co nie pozwala jej być ofiarą jednak, a przynajmniej cały czas w takiej roli. Mam wrażenie, że Jagna zawsze stoi przy sobie i podejmuje decyzje w zgodzie ze sobą. To bardzo mocno stanowi o tym, że czuje w sobie wolność. Niezależnie od tego, co się dzieje z jej ciałem, jak inni ludzie ją traktują, ona jest wierna temu, co czuje i co myśli.
To jest moje zdanie. Właśnie bardzo jestem ciekawa tej interpretacji, bo myślę, że oprócz tego, że tak jak się śmiałyśmy wczoraj z Dorotą, że ludzie będą robić sobie trochę taki quiz, jakie obrazy, jakie malarstwo tutaj można odkryć, co rozpoznajemy, tak myślę, że też to będzie taki film, który będzie prowokował do dyskusji właśnie między innymi o kobietach i o tym, jakie mają relacje i co może się w ramach tych relacji wydarzyć. A skoro o tym mówimy, to mam taką wspaniałą okazję, że tutaj mam w studiu was dwie i też mam okazję, żeby powiedzieć coś, co chciałam, prawdę mówiąc, dawno już powiedzieć, a nie miałam okazji porozmawiać z Sonią, jeśli chodzi właśnie o jakąś relacyjność kobiet, jakąś relację pokoleniową, to pamiętam Sonię dokładnie, 2007 rok i Gdynię, 2007 rok i Gdynię. Czyli moją pierwszą Gdynię. Czyli twoją pierwszą Gdynię. I teraz ja się dowiem. Uważaj. I to pamiętam ze szczegółami, bo był film Rezerwat, Łukasz Palkowski. Taak. Wyobraź sobie, Kamilo, to jest wyobraź taka historia. Kamilo. Warszawska Praga, nieciekawa dzielnica, nieciekawa kasa. Chyba widziała ten film. Tak? Widziałaś ten film? Tak, widziałam kilka fragmentów. To, co ja już, to już więcej nie dodam. W każdym razie pamiętam Sonię, którą obserwowałam tak z boku. To był też jeden z moich pierwszych festiwali jako dziennikarki tutaj. I tak patrzyłam na ciebie i pamiętam, że wydawałaś mi się właśnie taka biła od ciebie siła, ten sposób, w jaki nosi. Ale pamiętam, wiesz, aż do tego stopnia, że pamiętam, że miałeś czarny golf. No. Chodziłaś tutaj korytarzami właśnie z taką postawą i pomyślałam sobie, że to się zaczyna coś ważnego, bo bardzo brakowało takich historii, a już takich ról kobiecych, którą ty absolutnie wybroniłaś, prawda? To nie był dodatek, to była taka bardzo podmiotowa bohaterka w twoim wykonaniu. To było coś, ale ty tak samo tutaj poza tym, za kulisami też miałaś w sobie coś takiego i ciekawa jestem, jak ty to zapamiętałaś, tą swoją pierwszą Gdynię, pierwszą nagrodę. To była rola drugoplanowa, trudno mi to uwierzyć, bo jakby ktoś mnie zapytał, to ja to zapamiętałam jako bardziej jednak pierwszy plan. Pamiętasz, jak patrzyłaś na to wszystko tutaj dookoła i jak wyglądał świat z tej sceny, kiedy odbierałaś nagrodę? Pamiętam i wiesz co, tam było tak jak jakoś, że w trakcie festiwalu musiałam wyjechać do Krakowa, żeby zagrać jeden spektakl. I kiedy wróciłam, moja przyjaciółka, która tutaj została, a no, wiesz, nie było akurat wtedy na tym festiwalu większej ilości kobiecych ról, więc chodziło między ludzko chodziło, że... Nie było na tym festiwalu tak bardzo dużo kobiet w ogóle, jeśli chodzi o ekipę. Jakiś taki filmowe. Rok był, w ogóle taki rok był, że było mało, więc też takie jakby czasy, to też. Też i takie czasy, to prawda. Wzięła mnie moja przyjaciółka na plażę, kiedy wróciłam. Ściągnęłyśmy buty, włożyłyśmy nogi w piasek, patrzyłyśmy i ona mówi, muszę ci coś powiedzieć. A mówię, o Jezu, co? Mówi, nie dostaniesz nagrody. Mówię, czemu? Bo dostanie pani Szaflarska. Za film Nie pora umierać. Nie pora. Doroty Kędzierzawskiej. Tak? Aha. Aha, okej. Okay. I ona do mnie powiedziała, zrobiło mi się bardzo przykro, bo już ja przez cały festiwal, wiesz, wszyscy mnie poklepywali i byłam przekonana, że dostanę. Przyzwyczaiłam się do tego potwornie, chociaż jeszcze już miałam miejsce na półce. I ona do mnie powiedziała tak, no już nawet mi się zaszkliły oczy, mówię Ona, przyrzekam ci, że pani Szaflarska oddałaby wszystkie swoje nagrody, nawet z tą, żeby być teraz tą i siedzieć tu na plaży i być znowu młoda. I ja powiedziałam, okej, zrozumiałam. Dobrze. Przyjęłaś z pokorą, rozumiem. Przyjęłam to. Z pokorą, akurat wtedy jeszcze dostałam nagrodę od telewizji i dostałam za debiut i zdarzyło się tak, że zawołano nas na scenę obie, czyli panią Szaflarską i mnie, i mogłam z przyjemnością podać pani Szaflarskiej ramię, żeby ją sprowadzić po schodach, bo sprawiło jej, żeby się, wiesz, nie wywróciła, bo tam było tam jasno i żeby się nic nie stało. I pomyślałam sobie, super, fajnie. Piękna lekcja. No, super, naprawdę. No, jak myślicie, co jest ważne, szczególnie teraz, kiedy wiadomo, że ta branża się zmienia, zmieniają się warunki, przede wszystkim jednak dla aktorek, bo mam wrażenie, że to tu było najwięcej różnych zagrożeń i problemów. Co jest najważniejsze w takiej międzypokoleniowej wymianie właśnie, jeśli chodzi o tę branżę i o to środowisko? Ja podpatrywałam, jak teraz rozmawiałyście ze sobą
i jakie macie relacje ze sobą, jaki kontakt. I sobie pomyślałam, że dzieje się coś ważnego, że jest to siostrzeństwo teraz w branży, pamiętam, widoczne. Pamiętam taką sytuację, są na planie, gdy kręciliśmy ostatnią scenę wywozu Jagny. I ja byłam bardzo zmęczona fizycznie. No to był koszmar. I pamiętam, że już leżałam tam przykryta kocami i już miałam spadek emocjonalny, fizyczny. Podeszłaś do mnie i mi powiedziałaś: Kama, wstawaj, dasz radę, marzyłaś o tym, o tej pracy. Wierzę, wstawaj. I ja się zebrałam, jakby ktoś mi dodał mnóstwo, nie wiem, energii, jakiejś miłości. Super. To było cudowne. To było naprawdę wspaniałe. I o tym, że Sonia przeszła też już bardzo dużo w tym zawodzie i widziała mój stan, że to było albo w jedną stronę, albo w drugą i po prostu dodała zamiast zabrać. Ty też to dostałaś, Soniu? Ty pamiętasz taki... Pamiętam wiele sytuacji, że dostawałam, ale nie tylko od dziewczyn aktorek, tylko i od kolegów aktorów. I generalnie takie mam odczucie, tak jak zawsze się mówi, że to jest taka branża i że są takie o tym filmy, że sobie ludzie zazdroszczą, wydzierają, wyrywają. Ja nie wiem, albo ja mam po prostu inną optykę, ja nie zauważam tego, albo nawet jeżeli ktoś coś, to ja nie wiem, ktoś, a wiesz o tym, że to miałaś zagrać ty, a to... Nie, nie chcę o tym wiedzieć. W ogóle nie chcę o tym wiedzieć. Więc ja zbieram tylko te pozytywy i mam taką przyjemność rzeczywiście, że dookoła mnie są naprawdę fantastyczni ludzie, bo na przykład w Chłopach, no to po prostu, wiesz, w ogóle żeś mi nie powiedziała o tym, wiesz, skupiłyśmy się na Jagnie, ale tam jest przepiękna, mówię o tym odczarowaniu Jagny, ale też przepiękna rola Baki, czyli wiesz, że on jest inaczej potraktowany. Tam był silny hańcza, który mógł w pysk przypieprzyć w każdym momencie jeszcze, a on opowiada przepiękną historię o starzeniu się, taką właśnie, której też mamy wiesz, zdjęcie tego mitu, tego mężczyzny. On jest takim wyliniałym lwem, który już ma takie słabe łapki i tak nawet się cieszy strasznie, że taka łania będzie go odprowadzała do tego. On się naprawdę, mi się wydaje, nawet w niej zakochał. I dla niego to jest po prostu jakieś straszne, że zadziewa się coś takiego. To nie jest wydzieranie sobie ładnej dziewczyny, tylko to jest naprawdę walka o nawet nie pozycję, tylko o emocje, o bliskość, o ciepło. No, to bardzo ładnie to prowadził Mirek. Ja nie widziałam, ale no przez całego filmu. Zgadza. Tak, zgadza się, Soniu, zgadza absolutnie. Jakbyś ten film właśnie... No wiesz, no byłam na fajnie, co podglądałam. Z seansu. Skoro jesteśmy tutaj w Gdyni, na festiwalu, to widziałyście już jakiś film, komuś kibicujecie, macie też jakiś swoich faworytów, oprócz oczywiście Chłopów. Przyjechałam pół godziny temu do Gdyni. To jest pierwszy dzień, pierwszy raz w życiu. Trzymam bardzo mocno kciuki za film Janka Holubka. O. Tak, jestem bardzo ciekawa, bo chciałabym mocno zobaczyć. Ja nawet nie pamiętam tytułów jeszcze. Ja właśnie też nie pamiętam. Ale nic dopiero nie widziałam. Dopiero co przyszłyśmy. Tak, dopiero zaczynacie tę przygodę. Przylot z Toronto. Tak, dużo promocji. I rozumiem, że też nie znasz jeszcze topografii Gdyni. Czyli nie mam na przykład, tak. Nie wiesz, gdzie jest Piekiełko, klub nocny festiwalowy. No to się zaraz pokaże. To wszystko wyjdzie prędzej czy później. Ja tam do lasu bardziej. Tak, w stronę morza. I też nie wiesz, jak świat wygląda ze sceny, kiedy odbiera się nagrodę. Ale na pewno jestem przekonana. Może Sonia że Kamila, opowie. Nic tam nie będę opowiadała. Chodzi o to, że jestem przekonana, że Kamila nie jeden raz zobaczy widownię z pozycji osoby, która odbiera nagrodę, dziękuję, kłania się i na bank jest to przed nią. I to nie jeden raz. I jakoś mam takie przeczucie i to mówię, że nie mówię o żadnych niecnych rozmowach zakulisowych, mówię to jako tylko Wicka, czy aż Wicka, że to może być bardzo szybko. Możesz bardzo szybko zobaczyć tę perspektywę. Napisał rok. Odkupujemy. Ja wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.